to był wątek, który się tak de facto nie pojawił w moim życiu. Otrzymałam oczywiście propozycję do drugiej edycji Tańca z Gwiazdami i no zdecydowałam się, że są po prostu rzeczy ważne i ważniejsze. Ja w tej chwili stawiam na muzykę, to są dla mnie priorytety. Mamy sezon nasz koncertowy, jest zapchany, właściwie kalendarz po brzegi, więc, no więc postawiliśmy, krótko mówiąc, na nagranie, na tworzenie nowej muzy, bo właściwie po to jesteśmy w tym Red Lipsowym składzie. Natomiast sądzę, że jeszcze kiedyś wam zatańczę, albo na barze, albo nie wiem, gdzieś na jakimś stole. Nie wiem, czy to będzie z Gwiazdami, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że tańczyć będę jeszcze. Chociaż tak jak mówię, nic nie obiecuję i nie wiem, co się dalej wydarzy z tym faktem. A tańczyłaś kiedykolwiek? W ogóle wiesz, tak w swoim życiu bardziej niż na barze? Na barze tańczyłam kilka razy, na stole również. Natomiast tańczyłam w szkole bardzo amatorsko, przez chwilę dosłownie. Natomiast zawsze wolałam jakieś dyscypliny sportowe, gdzie wiesz, był element rywalizacji, bo to mnie jakoś tak zawsze nakręcało do działania. Oglądałaś poprzednią edycję Tańca z Gwiazdami? No szczerze mówiąc nie bardzo oglądałam, mniej więcej oczywiście kojarzę, kto brał w niej udział i jak to się toczyło, no bo te informacje docierały zewsząd, więc nie dało się ich właściwie wyprzeć tak zupełnie, ale no oglądać nie oglądałam głównie również ze względu, dlatego że właściwie prawie w ogóle nie mam jej w domu i prawie wcale nie oglądam telewizji. Słuchaj, to nie kusiło, bo to jest w sumie całkiem niezła promocja, ten Taniec z Gwiazdami, jeden z najlepiej popularnych programów i najlepiej oglądanych. No tak, to fakt, ale wiesz co, jednak dopóki muzyka nasza się broni, dopóki taka promocja nie jest jakby, no znaczy owszem, ona zawsze jest mile widziana, tak? Natomiast, wiesz, my sobie świetnie radzimy na razie póki co bez tego programu i nie wiem, może jak przyjdzie taki moment, że zacznie nam się wieść trochę gorzej, to wtedy wrócimy do tych rozmów. I wtedy będą falbany, frędzle i tak dalej. Dobrze. Nie, umie to tylko, wiesz, jakieś skóry, ewentualnie ćwieki.